Dzień dobry, nazywam się Dorota Kaczor. Dzisiaj już za chwilę będę w podwójnej roli, jako aktorka i jako też reżyserka spektaklu monodramu w ramach sceny monodramu Krakowskiego Forum Kultury. Bardzo serdecznie zapraszam na spektakl o tytule Hermenegilda K. Jakie emocje towarzyszą twórcy i aktorce zaraz przed spektaklem? Wszelakie. Są to emocje, począwszy od niepewności, strachu, skończywszy na euforii i wielkiej radości spełniania swojego teatralnego marzenia. Dziś będzie spektakl Co się nie zowie. Na scenie ludzie i bogowie, świetnie spędzicie z nami czas. Słuchajcie dziejów Orfeusza, lutnisty, mistrza dźwięcznej gry, tego, co śpiewem umiał wzruszać bogów, a nawet srogie lwy. Zaznaczam, że zarządzam, co następuje. Podczas zebrań towarzyskich nie wolno wieszać psów na nieobecnych, czyli tychże nieobecnych, zohydzać, ośmieszać i wykańczać. Nie wolno wystawiać idiotycznych i nudnych sztuk teatralnych. Zabrania się uprawiania satyry personalnej polegającej na wzajemnym podgryzaniu się i podszczypywaniu się, tudzież pokazywaniu języka. Nie wolno opowiadać starych kawałów. Zakazuje się również kategorycznie wszelkiego mętniactwa, blepleksji, koturnu i lipy. Które określą monodram Doroty Kaczor. Trzy słowa. Ciężko jest to przede wszystkim w trzech słowach powiedzieć. Duma przede wszystkim, bo to jest moja przyjaciółka. Wzruszenie i no, cudowność. Cudowność, po prostu cudo. Ja również jestem z niej dumna i z ogromną przyjemnością oglądałam i podziwiałam ją. Powrócisz tu, gdzie nad Wiślański brzeg. Powrócisz tu za siedmiu gór i rzek. Jak znaleźć mieszkanie? Należy wybrać sobie mieszkanie, a następnie wejść do mieszkania i poprosić, żeby wszyscy się poprowadzili. Gdyby się to nie udało, należy iść do kolejnego mieszkania i poprosić, żeby też się wyprowadzili. A gdyby i to nie pomogło, to należy i zająć mieszkanie. Gdy niestety zostaniemy złapani, wtedy już
Mieszkanie znajdzie się samo. Bardzo mi się podobało. Jestem dumny z córy, co mogę więcej powiedzieć. Oczywiście ma jeszcze dużo w sobie więcej energii niż dzisiaj pokazała. Już miesiąc emocje pani towarzyszyły podczas spektaklu i czy warto przyjść? Warto przyjść. Niesamowite chwile pozytywnego absurdu. Takiego w 100% pozytywnego. Uciekła szara rzeczywistość po prostu.